Konnichiwa, dobrze. Ale pamiętasz, my gadaliśmy na Omegle. No właśnie, ciężko pamiętać, skoro po sobie napisie mam poznać, ale większość pamiętam. Także, hejo. Reklamy? What the fuck? To sorry, nie ode mnie zależy. A ja mam dziwny kłód, ja sobie tego live'a wyłączę, bo nie mogę. No, lepiej wyłącz, bo tak. Tak, tylko ja nie będę widzieć czatu, więc jak coś to wiesz. O, jakbyś tam widział czat, to byłabym wdzięczna. Możesz sobie włączyć na telefonie pod tym linkiem, co ci teraz wyślę. Chyba, tak powinno zadziałać. Chyba. Chyba to się łódka na wodzie. Ojej. Okej, okay. No bo tu nie jest na skype wychowy. Wszystko na styk. Ale to jest... Ten... Okej, także tego. Witajcie na live. Sorry, że ja taki nieogarnięcie. Ja dopiero skończyłem na miglach siedzieć i nie zdążyłem nic ogarnąć, więc sorry. Mogę potwierdzić. Tak, siedzę z Kitsune. Ona właściwie zazwyczaj was banuje na czacie, ale dzisiaj ze mną po prostu gra, bo nie chciałem grać na moim save'ie z live'a. Tylko po prostu gramy na save, na którym my no live'imy, więc tutaj będziemy mieli Tak. dużo wyższy poziom, więc zobaczycie więcej rzeczy z tej gry. Przy okazji, pewnie większość wie, że będę rozdawał te klucze. Mam ich 5. So, rozmawia... Z jedną osobą teraz rozmawiam. A mówię teraz do was wszystkich. No. Także tego. Nadal jestem chory. Trochę tak. Będę trochę kaszlał, ale mało. Ogólnie żyję. Jestem zdrowy. O kurwa, bo to jest apka. Co? To jest Nie, apka. aplikacja tam nic nie działa. A nieważne, aplikacja nic nie Ale ty działa. też wziąłeś mi apkę, wysłałeś. Czekaj. No. Nie mogę sobie zobaczyć czatu tego. Ja ci wysłałem link do tego, do dashboardu całego. Czekaj. To mi się całe tutaj. Ech. No, ogólnie co do Omegle, to chciałem powiedzieć, tutaj większość ludzi będzie, że Omegle będę organizował częściej i będę organizował tego więcej, bo nie zdążyłem spotkać przez te 3 godziny tylu osób, ilu miałem spotkać. Myślałem, że to pójdzie zupełnie inaczej, a siedziałem i gadałem z ludźmi i tak to wychodziło. O, ktoś rozpoznał, Nie. że to ja, lol. Nie trzeba być subskrybentem, żeby wygrać, wystarczy być, obserwować chyba, czy Tak, tak to? obserwatorem. Sobie kliknijcie na serduszka, jak tego nie robicie i tyle. Dobrze, więc jeżeli chodzi o giveaway z Roglanców, to jeszcze nie wiem do końca, jak to będzie przebiegać. Głównie proces jest taki, że będziecie mieli ankietę na streamie z pytaniem i będą odpowiedzi do tego. I z osób, które wybiorą prawidłową odpowiedź, po prostu wybierze się 5 losowych osób, które wygrają klucz. Ok? Tyle w temacie. Obawiam się, że nie mogą się sprzeciwić. No tak, takie są zasady, bo nie chciałem dawać tego konkretnym osobom, tylko żeby to było losowe, więc hitbox wybierze za mnie. Jakie będzie pytanie, to jeszcze nie wiem, to jest ten problem, że ja jestem nieogarniętym śmieciem i po prostu nie wiem, jakie pytanie Ale chcę, to tak? my jeszcze coś wymyślimy. My jeszcze wymyślimy pytanie takie, żeby było kilka odpowiedzi, chyba że... Takie, że mamy skarpetki spadną. No dobra, nikt nie nosi teraz skarpetek, ale Hejo cii. Jasu! Ale się. Dzień dobry, Jasiu. Zaraz Wiecie co, zobaczę. dajcie mi chwilę, idę sobie ręce umyć, bo mi się całe spociły, bo tu musiałem się iść zamkniętym oknem, bo co chwilę ktoś palił. Także dajcie mi sekundkę, zaraz będę. Wej! Żal, że nadaj nieogarnięcie! Nadaj nie ogarnięcie. Okej. Był czarny dementor z białą twarzą na omiglach? Tak? Nie, nie ma jeszcze, nie ma już omigły. Jej, wróciłam. Ludzie Dzień się... dobry. Oj, gdzie jest moja sławek? Moja ten to Sławek. No fajny live, super, wiem. No tak jak u Gimpera, że krzesło przejęło streama, ale moje krzesło jest czarne, Ja a siebie to nic. wypraszam, ja przyjmuję streama i ktoś mi pisze, że ma skarpetki, bo kocha skarpetki. No dobrze, kochaj skarpetki. I się dowiedziałam, że był jakiś czarny dementor na miglach, to fakt? Spotkałeś go? Nie spotkałem właśnie. Było dużo ludzi z cosplayem, podobno spotkałem tylko kogoś, kto miał cosplay Sansa i obok był Bonnie. Lol. Opowiedz coś Kiciu. Nie.
To jest czat live elevena. Dziękuję. Dobrze. To się zastanawiam, jak to zorganizować. Czy najpierw giveaway, czy potem zrobić? Myślę, że pogramy, damy giveaway i potem pogramy znowu. Okej, okay, dobra. Jak dasz giveaway teraz, to tak jakby ludzie potem uciekną, bo stwierdzą, że w sumie to przyszli na tylko giveaway. Nie wiem, nigdy na to nie spojrzałem. To jest bardzo chamskie, ale działa. Fuck. Nie spojrzałem na to od tej strony. Więc najlepiej nie określić, jak to będzie. Mojej kamery nowe... chyba nie potrzebujesz, więc... Nie, moja kamera po prostu się wywala, więc... To się pyta, nie czy wiem, już się lepiej czujesz. Chyba działa. Tak, ja się znakomicie czuję, jest perfekcyjnie. Trochę jeszcze kaszlę, ale poza tym jest okej. Okay. Dobra. Więc w sumie to chyba może... Widać mnie, jest dobrze. Dobra, to pogramy trochę. I potem będzie giveaway, załóżmy za 20 minut, a potem jeszcze trochę pogramy. Nie będziemy kończyć. Nigdy konkretnie kiedy będzie, bo nie przyjdą tylko na tą jedną chwilę. Nic nie powiedziałem, nic nie wiedziałem. Nie, no dobra. Ta true story. Dobra, już masz, że tak powiem, serwer? Tak, już włączyłem. Ja nie wiem, czy ja w ogóle załączyłem Hamachi. Dodatkowo, jeszcze jest jedna rzecz, bo tak ktoś mi posunął o miglach taką wiadomość. Taki pomysł. Dla 5 wygranych osób, które wygrają klucz, po prostu czyli włączyłem Hamachi, nie muszę sprawdzać, dobrze. 5 wygranych osób, które wygra kod, będą mogły ze mną zagrać w Roglands potem na jakimś live'ie, załóżmy. Zorganizujemy kiedyś jeszcze live'a i zagramy razem na streamie, okej? Okay? Nie. No. Jest jeszcze taka kwestia, że każdy dostanie klucz czy informację na maila, na którym się zalogował czy rejestrował przez Hitboxa. Więc upewnijcie się, że macie do tego maila hasło, bo to jest istotne. Bardzo, bo inaczej nie dostaniecie gry, znaczy dostaniecie, ale jej nie zdobędziecie jako taką. No i to będzie smutne, bo się troszeczkę straci. Więc pytanie brzmi, czy idziemy na inne poziomy? Czy idziemy na pierwszy ulepszony poziom, czy idziemy, co my robimy w ogóle, bo... Nie mam zielonego pojęcia, idźmy wbijać level, cokolwiek. Dobrze, poczekaj, to może ja sobie jeszcze kawałki świata wezmę. Czy na telefonie da się tą ankietę? Nie jestem pewien, czy na telefonie ankiety działają, chyba nie, ale nie mam pewności. Mi się wydaje, że działa. Znaczy, ja kiedyś pamiętam, że oglądałam u ciebie coś i żeś zadał jakieś pytanie odnośnie gry i odpowiedziałam, więc chyba raczej na pytania takie też będzie działać. Też mi nie wiem. Pewnie to zależy od tego, czy to jest... O, jak miło czytać na czacie, że się spotykali nam o Omigl z widzami moim, z Neskotem i mnie wyzywali. Dziękuję. Ale Neskot był na Omiglach, tak. Nawet wiem, ale go nie spotkałem. Ale co, nie muszę iść, dobra. Teraz powinno być takie aleluja i do przodu. Tak się zastanawiałam, czy sobie nie kupić tych prezentów. Ankieta będzie na streamie, na czacie. To nie będzie link do czegoś, ona będzie sama na streamie, na Hitboxie. Yep. Wiecie co? Ej, dobra, zróbmy testową ankietę. Test. Pytanie, yes? No. No. Ira Barbar. I zobaczcie, czy macie ankietę. Powiedzcie, czy wszyscy mają w tej chwili ankietę. Szczególnie ludzie na telefonie. Bo jeśli ktoś nie ma na telefonie, to wie, że musi się przenieść na komputer. Jeśli chce. Slash laptopa. W sumie nie wiem, czy na tabletach to działa. Na tabletach chyba działa tak samo jak na komputera chyba, nie? Mam tablet, gadamy. Tylko dla subskrybentów? Nie, dobra. Nie, dla obserwatorów. Jest tylko dla obserwujących. Ej, hej. No. Czyli dajecie to niebieskie serduszko i... Chwila, Adam. Trzeba subskrybować. Teraz... A, fuck, dobra. Test zadam... dwa. Co? Stwierdzam, że zadam bardzo poważne pytanie, ponieważ wiem, że live prędzej czy później tak to zada. Czy live będzie na YouTubie? Może, zobaczymy. Myślę, że tu będą takie, że tak powiem, rzeczy działy, że chyba nie. No tutaj jest mniej grania niż... Więcej ogarniania niż grania i to jest przykre.
Dobra, ej, to idziemy na te challenge czy coś, bo w sumie nie wiem. Znaczy ja chwilowo próbowałam ogarnąć tak, żebym widziała czat. Więc ja mogę sobie po prostu odpalić karty i na to mieć grę. Dobra, to challenge akcept. Dobra, mam. Widzę czat. Jej! I nie laguję. A ja mogę się leczyć przecież skillem. Patrzcie, tak. Jaki o tym skillem mam. Tego jeszcze na odcinkach nie ma. Okej. Pokażę teraz coś jest. Fajnego. Ankieta nie jest tylko dla subskrybentów, ankieta jest tylko dla obserwujących. Więc to miejcie w umyśle, że tak powiem. Dobra, let's go, lecimy. Na challenge czy coś? Może mi. Wiesz, czekaj, no wiesz, że tutaj są challenge na levelu drugim? Wiem. To weźmy najpierw na pierwszą mapę, to wejdziemy na drugą. Dobra, okej. Jestem za. Ja nie mam pieniążków tylu. Bo ja ostatnio kupowałam przejście do miasta i ulepszenie, więc ja już jestem... Ja mam, spoko, kupna. Easy. Kupicie. Okej. Okay. Nie umiem mówić. Lagi mam. Lagi są spowodowane twoim internetem. Prawdopodobnie tak. Tak, bo ja... Sorry, ale ja mam Flobo Live'a i gadam z tobą i gram i w ogóle wszystko. I jakoś nie ma większych problemów, więc... Także to są takie challenge'owe poziomy, które powinny być cięższe niż regularne, dlatego się troszeczkę potwory różnią. No ale my jesteśmy na takim poziomie, że już aktualnie one nie są trudne. Znaczy ja piję na przykład po 114, co... No tak, ale to różne... Jedynym przeciwnikiem, który nigdy się nie zmienia i zawsze jest tak samo trudny i są kamienie. Rok. Tak. Rok. Także tutaj jest już totalny rozpiździel. Ta gra wygląda później, kiedy już się ma więcej. A ona jeszcze potem się dużo, dużo zmienia. Tylko że tego jeszcze sam nie doświadczyłem. To jest moment, w którym wiesz, że jak nie masz dużo stafu, to przegrywasz grę. Tak, prawda. Ile żeśmy siedzieli na tym sejwie? No nie wiem, ja mam w Roglands przegrane ponad 40 godzin, także... Obawiam się, że większość to jest jednak nasze siedzenie tu. No. A patrząc na to, że ja mam teraz wakacje, w sumie też, to... Obawiam się, że... Dobra, to nie, to jeszcze... Oj! Gdzie bym wlazł? Przyczyśćmy ten poziom. Znaczy, wy sobie tam możesz, ja tam nie wlazłam. Jak ktoś ma opóźnienia, to zaraz zrestartować streama F5 czy coś. Czy odświeżyć. Aha, bo nie patrzyłam na życie. Ja też nie patrzyłem. Czekaj, muszę się odleczyć. Opcja izolacja też będzie. Ja dzisiaj w nocy będę nagrywał jeszcze trochę, zanim pojadę, żeby były filmy na weekend, więc spoko. Ja dzisiaj mam tak szalony dzień, że to jest masakra. O Jasu, dziękuję, że ogarniasz. Ale słuchajcie, jeżeli się nie widzieliście na Omegle, to nie, nic straconego, bo ja to będę robił chyba częściej. Bo stwierdziłem, że to jest bardzo ogarnięte i całkiem spoko wychodzi. Dopóki nie spotkałeś trollów, to serio może być ogarnięte. Wiesz, trolle trollami, nic gorszego mnie nie spotka niż... Zresztą wiesz, nie mówmy tego, bo damy im pomysły, ale wiesz co mam na myśli. I know. Wszyscy chyba moi administratorzy wiedzą, co mam na myśli. Jasu też wie, co mam na myśli. Ja nie muszę nawet mówić. Okej, o. Jest parę rzeczy, które mi się nasuwa teraz na myśl, więc... Ja nie mówię powiem żadnej. Ja mówię o jednej konkretnej. A, okej, dobra, nieważne. Znaczy, nie jestem w stanie stwierdzić, która z tych rzeczy, ale... Tamtych też nie będę mówić, bo to mogłoby być... To miałoby negatywne efekty. Nie, nie mów, nie dawaj im pomysłów. Nie, 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 nie zamierzam. Idziemy tutaj? No. Okej, nie, to nie. Zaczyna level time up dla pana, nawet sama dam. Takim kapslokiem, że Jezus Maria. Się poświęcę. Cześć. Nie karm się troli, nie karmimy, nie. Nie ma troli. Ojej.
Jeszcze i tak się po części domyślamy, patrzę co oni zmyślni są. To takie czwany. Takie czwane istoty są. Kim jest ta dziewczyna? Kisunek, dzień dobry. Jedna z administratorek na hitboxie i na grupie. Prywatnie Kisunek. No. I jeszcze rysuje i ma kanał na YouTubie. Aż tak reklama. Reklama. Trzymaj się tak leczę. O, ja też się podleczę, ja też. W ogóle spotkałem na tym, na streamie kogoś z koszulką tą, co rysowałaś kiedyś. Tak? No. Jezus Maria. Stwierdzam, że w ogóle teraz to bym zrobiła całkowicie inaczej. To tak jak ja połowę moich filmów, jak widzę sprzed kilku lat. Aj, wyjechała mi myszka poza ekran. Posiadanie dwóch monitorów nie zawsze jest dobre. Tu płyną trzy kamienie w tym samym momencie. O mój Boże, a to nazwaliśmy Undyne. No, to chyba już widzicie czemu. Tak, ja mam kurde. Jeden. Żyj! Ała. Tak? Gdzie jest padło? Powiedz mi, że żyjesz. Żyję, tylko muszę się napotkować. Okay. Jezu, Undyne we mnie strzela. Ej, ja też nie chcę paść. Łaj, to może być ciężkie. Nie cięższe niż... O, nie mogę się leczyć, okej. Okay. No nie wiem, ona jest wredna. Fuck! Ja ci tu dałam leczenie, a ty w niej uciekasz. Wiem. Nawet nie mam już sił na granaty. Nie wiem, czy po prostu przed nią nie uciekać. Zastanawiam się nad po prostu chamską ucieczką. Nie. Przecież miałam ostatnio ten. Wiesz, to jest takie, no, ty i ja jutro na boisku szkolnym o północy wpierdziel, nie? Ja podziękuję. Ej, nie, ja mam 18 HP, nie mam się czym leczyć za bardzo. No dobra. To... Nie strzelaj do mnie, zasrańcu! Ej, zabiją mnie zaraz, także tego. Możemy być w bardzo ciężkiej sytuacji, ja uciekam. Chyba troszeczkę przesadziliśmy, trzeba było przed nim po prostu wiać. Ja już wieję. Mam jeden HP? Skąd? Ja już jestem przy wyjściu. Raz nie trafię, jest po mnie. Może się odleczmy trochę? Albo nie, dobra. Uciekajmy. Gdzie my weszliśmy? Do ruin. Dobra, nie jest źle. Ruiny? A tu nas chyba goni jeszcze ten gościu. O nie, ruiny. Nie, to my wyjdziemy. No jakby... tu my na ruinach to wdupimy hardo. Ale nie, bo tu jest chyba jeszcze ten gościu, jak tu jest ten gościu, to mam przesrany. Czekaj, może spójrzmy na tam. Ale... Powiedziałabym coś, ale to będzie takie chamskie. Tylko ci piszę, że przed Undyne nie da się uciec. Da się uciec, ale po co, skoro można ją zabić? No właśnie. Znaczy próbowaliśmy, ja tak robiłam. Bo często nam się... Zabiłaś ją? Undyne, no. Dobrze wiedzieć. Się Undyne, czy się w tym... A myślałem, że teraz tutaj. Nie, nie mówię o Undertale'u. Ale to wcześniej, jak miałam lepszą broń. Smutek. A to wcześniej. No, przepraszam. To trochę moja wina mogła być. Dobra, to się cofamy chyba, nie? Bo tak, ja, tutaj nie ja jedziemy. Ja mam wrażenie, że tutaj nadal jest ten dziki wąż. Ja to nie wiem, co to jest. Też mam takie wrażenie. A z nim bym się nie chciał spotkać. Nie. Straszne rzeczy to były. Zobaczmy, czy ktoś przyszedł tutaj. Nie, nadal jest tylko Yasu. Biedna Yasu. A no. Się biedna, bo tak mama siedzi. Może Yasu też chce dojść na Skype'a, skoro tak siedzi sama tam. Czekaj, zapytam ją. Wąż rzeczny, tu. Tak, to jest wąż rzeczny. Yasu, gdzie jesteś? A, ja ją mam inaczej zapisaną. Może przyjść, napisała już na czacie. Okej, okay, dobra. Dowiaduję się szybciej niż ty. Dopiero tutaj napisałem, także no. Jest. Tu się w Skype na to. Wej! Co mi się tu robi? Szumy. Halo? Halo, bo nie wiem, no czy Skype działa, czy nie. Hej, tak, działa ci. No.
Także możecie usłyszeć obydwie osoby, które mogą was zbanować, więc lepiej uważajcie. Nie no, dobra. Nie, jestem wredny. Nie, żeby tu jeszcze przez... niedawno był u mnie Szczerbol i ustawił slow moda na 600 i nikt się nie tapnął. Tak, widziałam. Widziałam to 600 i miałam takie o, nice. No, Szczerbatek to jednak jest bardzo, bardzo miły. No nie? To jest czwana bestia. Cześć wszystkim, witam wszystkich. Wszystkie klucze rozdane, pazerne kruki, bigon! Co mi tutaj lata? Nie latać mi, zostawcie mnie. Ten uczuć, kiedy masz najwyżej, wiem, wie Jasiu i Jasiu ma większe przywitanie niż ty, no okej. Jasiu jest nogi. Chyba trochę bardziej znana ze swojego noża i z tego, że ona bardzo agresywnie podchodzi do banowania ludzi. Tak. Kto to Jasu, bo nie znam gościa. Ej, miło. Dzięki. Jestem gościem. Ja tu jestem ta, co praktycznie na każdym live'ie siedzi i banuje ludzi. No, to prawda. To ja banuję po cichu. Ja nie wiem, co ja mam robić teraz. Nie wiem, co mam z dupą robić. Ludzie, nie pytajcie się, kiedy klucze będą w swoim czasie. Pazerne świnie! Właśnie. Ale kiedy wyście się tacy zrobili? Dobra, nieważne co. Ale przed chwilą było pazerne świnie, ale wy czekacie na te klucze. O Boże. Edek, wycofaj te klucze, bo się dzieje rozpizdziel. Tam, trudno. Wystarczy ignorować... Ja ma na zajęcie. Wystarczy ignorować niektóre wiadomości z Isaaca. Ja jestem najmilsza osoba, jaką znam. No to serio? Znasz bardzo miłych ludzi. Nie, nie mam kanału na YouTubie, mam tylko konto, z którego no, oglądam, ale nic tam nie wrzucam, ani nic. I ja są kiedyś się zemszczę, no to powodzenia. Proszę, poleciał link. Tak. Good luck. Już go nie ma. Hasło lewe. O nie, podali moje hasło na czacie! O nie! Jakie hasło, dafak? Żartowałem. Na wszystko! Bo znowu popełniłem ten sam błąd i mam to samo hasło wszędzie. O mój Boże. Dobra, to co teraz? Jeszcze raz tam? Możemy. Au. Co? Nic, już widzę ten wpierdziel, tylko trzeba omijać pewną strefę. Kicupa, no wyszła ta ujca. Się. Wiecie też ludzie, że ja ten giveaway to jest pierwszy raz, jak coś takiego robię, tak? Więc... Dzisiaj jeszcze ze mną testował, jak ktoś był wcześniej, to widział. No. Więc mam nadzieję, że to jakkolwiek wyjdzie. Jak to wyjdzie, to może kiedyś jeszcze... ogarnę coś z innych gier, nie tylko Roglands, tak? Ale to jest tak dobra gra, że to aż smutno by było nie zagrać to. No, serio. No life power i to bardzo. Przy pierwszym razie, jak sobie tutaj usiedliśmy przy tym, to ile? 5 godzin żeśmy siedzieli. No, nawet nie wiem, kiedy to zeszło. Kij z tym, że ledwo gadałem, nie? Tak, on kaszlał. Bo Eleven Ever... Gruźlica. Złe wspomnienia Kitsune, o Boże. Bane rosną wokół nas. Chwila, sobie muszę przyciszyć grę, bo wy jesteście trochę za ci... O fuck! Wdupiłem się w skały. Ja mogę mówić głośniej, ale opowiem, ja że oni nie przyjmą. Ja ci miałam napisać, że wcześniej Kitsune słabo słychać, bo gra jest głośno, ale jakoś tak zapomniałam. Dobra, przyciszyłem już trochę, teraz za sobie słychać chyba dobrze. Ta gra kosztuje na chwilę obecną 9 euro, bo jest przecena z 10. O mój Boże! Jaka przecena? No jednak zawsze coś, tak? No. A ogólnie dzisiaj będziemy te klucze rozdawać jeszcze raz, co ja mówię. I będzie ich 5. Znaczy się 4 klucze, jeden to jest gift na Steamie, no bo tak musiałem dokupić jeden. Ja nie wiedziałam, co takie drogie jest. No, jednak. No gra jest trochę rozbudowana, nie? Ja sugeruję jednak nie kozaczyć tak bardzo i się podleczyć, bo żal. Mieliśmy synchro w ogóle. Najlepiej jak się dwie osoby to naraz odpalają, to po prostu jest taki kombo, że... Okay, ja już jestem.
Widzę, że rozdawanie kluczy to klucz do sukcesu. Rozdaję, bo mam, bo mi autor gry przysłał tyle, więc wiesz. Ej, nie bij mnie! Czy to jest stworzone, żeby mnie bić, no ale dobra. Się cieszę, że tutaj nie ma ten. Nie ma czegoś takiego, że ja mogę cię uderzyć. Jakbyś dostał z jednego ten, z jednego strzału 119, to byś się złożył. My byśmy się pozabijali w tej grze. Tak. My już zadawujemy taki damage, że na jednego hita wszyscy. Ja biję po 69? Zaraz? Czy mi się dobrze zdaje? Musisz coś znaleźć teraz. Nie pociskało. Nie bij Roka, bo trama będzie. Nie bij Roka. Gdzie ty idziesz? Do niebieskiego. A my idziemy jeszcze raz tu. Nalegam. Tu jest ciekawiej. Tak, jak przyjdzie Undyne, to na pewno jest ciekawiej. Tym razem wyminiemy i pójdziemy resztę kosić. Ale w tym niebieskim czasami nie ma nic i to jest tak smutno. Czemu tam mnie to poleciało? Ale a nie, to. Wiem, walić to, dobra. To... Nie chcesz tego? Nieważne, jakoś mi to tak wisi. A to jest taka śmieszna anegdotka. Zawsze jak Eleven coś kupi, to leci do mnie, a jak ja coś kupię, to leci do niego. Tak, ta gra dziwnie funkcjonuje. Jasu, żyjesz? Żyję, czytam czat i w sumie jestem zajęta kończeniem prezentu dla Zali. Nie wiem, to na ostatnią chwilę. Jest tu Zalia, nie ma Zali. No, wczoraj się Zalia pytała, czemu nie idę, czemu chcę iść spać. Na mnie darła mordę, żebym siedział do północy i z nią gadał, tak? W Lego. No, ja dzisiaj rano musiałem wstać odebrać ten prezent dla niej, bo kurier przyjechał. Tak. Nie, do lodów masz wlać. Wszyscy wiemy, wszyscy na czacie już wiedzą, że Zalia będzie miała urodzinki. Zalia już miała urodzinki. Wiem, ale w sensie miała urodzinki, że będzie miała wyprawiane. No. Bo mieć to miała. Byłam pierwsza przy składaniu życzeń. No, na omyglach komuś się wspomniało, że mam urodziny, tak pomyśleli. Mi życzenia złożyli, ja takie, ale ja nie mam urodzin. Ale mówiłeś coś, że masz urodziny, a takie nie, że urodziny, że na urodziny to ja jadę do znajomej, a... A ty masz jeszcze kupę czasu do urodzin. Ja? No. Aha, tak, no ja mam do urodzin kupę czasu, ale... Czy ale jak to jedyny facet w administracji? Nie, jest jeszcze Zniszczu, jest Wiśnia, jest Neskot, jest Szczerbatek, chociaż... Nie, co wam to ostatnie? Poskarżę się mu jutro. Ja mogę spoko. Już teraz do niego pisać. Oni ale tak mnie nie lubi. Ale nie siedzi na czacie, nie ma, bo on bardzo często lubi być cichaczem. Tak, on się nie wita, a potem jest... Lubi tylko... śmierdzieć? Ale potem tylko wchodzę na czat i patrzę, o Szczerbatek, tylko takie napisanie, cześć Szczerbuś. No takie, o, hej, Szczerbatek znika. Tak, to jest Szczerbuś. O, przyjdzie, dlatego tu jest. No. Dzisiaj ze Szczerbem ogarnialiśmy, jak go podpisać na kartce do Zali. I tak, Szczerbol, Szczerbuś, Szczerbatek, Szczerbox. W końcu stwierdził, że ma napisać błąd... gdzie jest ta kartka? Szczerdix. Nie, zabłąkany smoczek, o. Podnieś mnie, Jesus. A nieważne. Kamień. Dzisiaj padam jak tak. Żydy normalnie. Szczerbatek oficjalnie nie istnieje. Tak. On bo nie ma Facebooka. Bo smoki nie istnieją. Tak. Wygodne. To jest ten uczuć, kiedy nie masz Facebooka i... A potem się dziwi, czemu ma Potem się dziwi, czemu ma nieobecności w dzienniku. Skoro... Proszę takie... pani, ale ja nie istnieję. Bo teraz już mu to nie grozi, bo szkołę zakończył. What? Czemu znowu... Eleven? I Kitsune, jak ja teraz padnę, to będziemy obydwoje w dupie, wiesz o tym? Dlatego się do ciebie czołgam. No nice. Och, to było takie... wow. Wiesz co, może ja go najpierw dobiję. Okej. Okay. Ej, ale ja nie rozumiem, dlaczego ja dzisiaj tak padam. Nie mam pojęcia, może długo nie grałaś czy coś, chociaż ja też długo nie grałem. Znaczy długo, no kilka dni. Przez całą grę padam może z dwa razy, chociaż padam po prostu co chwilę.
Nie rozumiem. Ja też nie. Nie wiem, może jakaś aktualizacja była i wzmocnił ich czy coś. Kto wie? No bo po prostu jestem lamą. Jakie to story. Plujesz? Nie. Jestem mentalną bolamy lamą, ten... ale ogólnie jestem... jest kotek! Oh my god, ludzie chyba jeszcze kota nie widzieli. On jest cudowny, musisz im go pokazać. Chodź, tu jest u góry. Miau. Mech. Ale teraz będzie ci. Czekajcie, podgłośnij teraz dźwięki. Słuchajcie tego kota. Miau. Nie słyszę. Miau. Nie, ja tak nie umiem. Ale oni słyszeli na pewno. Czekaj. Nie, nie, gdziekolwiek. Mleka nie pije. What? Kurde! Suby, ja wiem, że wy chcecie, ale wy też nie macie prawa wstawiania linku. Wybaczcie. Sorry. Znaczy się... Jak wszyscy, to wszyscy. I tak już macie wystarczający przywilej, że jak czat jest wyłączony, możecie sobie pisać. No w sumie coś w tym jest, no. Tylko za to płaciliście. No właśnie. O Boże. To jest bardzo chamskie, ja wiem, ale nie mogę. Normalnie Ben's Fist... Normalnie Ben's Fisting Derby w wersji kociej. O Boże. Kocham moich widzów. Take me, cat! Miau. Ale wy, proszę cię. Teraz ty krzywdzisz co innego! Jakbym dzisiaj ci nie powiedziała, co to jest, to byś myślał, że to są nadal jak koła tirówki? Nie skomentuję tego, co ona robi. Nie skomentuję! Niszczę mu dzieciństwo! Pakietem. Ej, ale lubisz Raymana? Co? Kitsune, lubisz Raymana? Jest okej, okay. Spoczko. Okej, okay, to wystarczy, że jest spokojny, lubisz go jakoś bardzo, bo bym miał przejebany. Czego? Rayman jest zajebisty, to była moja gra dzieciństwa. No moja też. Elevenowi ostatnio psuje dzieciństwo. Nie wystraszycie mnie, ludzie. Nie, dopóki nie odkryjecie, odkryjecie tego sekretu, co ja, to nie macie szans. It will be our little secret. Yes. Ale w ogóle, dlaczego się mnie pytasz, czy lubię tego? Bo chcę wiedzieć, jak bardzo zagrożony jest reszta mojego dzieciństwa. Patrz, to jest człowiek grzyb! I umarłam, bo człowiek grzyb zadaje 10 damage'a. Ow! To trochę słabo. Przyczołgałabym się do ciebie, ale nie mam pojęcia, gdzie ty jesteś. Ja też nie wiem. Rzeszy mi dom ten. O, czekaj tam. Sam to wzrobię. Do ciebie popatrzę na ten. Widzę się na tak. Nie polecam iść tam do góry. I tak musimy. On nie sięga tymi pociskami. No to dobrze, giń. Kitsu, ktoś się pyta, jaką masz broń w grze. Pistolet, shotgun. Tak? Znaczy to jest piracki ten, jak to się nazywa? Pirat musket, jak ktoś będzie szukał. Aha, to ten masz, okej. Okay. Tak, bo to jest, tego nie możecie, tego nie można skraftować, to trzeba zdobyć od piratów. Ja mam coś takiego. Też to miałam. Nawet lepiej. Au, przepraszam. Gnoje! No. Ale jakby to powiedzieć, przepadło. Tak, wcale nie przeze mnie. Miałam no. Polepszoną wersję tego, co ma Eleven teraz. I poszło wszystko. No. Nie wiem, jak bardzo mogę się wysławić na tym live, więc może ja sobie oszczędzę.
Co? Młoda dama powinna się ładnie wysławiać. Powiedziała Jasu. Ja mogę. To, że może to spoko, tylko trzyma... Żeby lepiej... Co jest, kurde? Co? Grzyby latają. Ej, deszcz grzybów. Kim ty jesteś? No mówiłam, że człowiek grzyb. Ej, nie spotkałem go jeszcze. No wiem, dlatego tylko... Jeszcze grzybów. Ej, ja mam taką dziką wizję. Okej, zabiłem go. Zabiłem go, spoko. Ja się tu leczam. Może przeżyjemy. Mam 36 zdrowia, hej, ciekawe czemu. Nie, skacz na dół, nie! Boga, on leci na dół, on leci na dół. O, nie skoczył do góry z powrotem. Co on robi? A to trwa na bystkiem, no. Dobra, chyba już nie ma, dobra, wychodzimy wtedy. Nie, dobiję go. Jeee! Mam się ciebie element pytać, kiedy skończysz obcego. Dzisiaj w nocy! Tak, ja mówię serio. Tak, chciałam te niebieskie wziąć. Kurde, ulepszyłem sobie hełm. Nie, no spoko. Problemy nasze. Ups, poszło nie w to. Ups, kupiłem coś. Ups, poleciał do Kitsune. Ups. Kiedy? Nie, nic, tak, bo to jest standard po prostu. A no, ale nie teraz. No nie, teraz nie. Na tyle szybko się wycofałam, żeby przypadkowo ci tam czegoś nie zabrać. Są tam potki? Kupiłem jedną. Znaczy drugiej chyba nie znajdę, co? Masz nie, dwie. Nie, a. Ej, bo ja mam na życie, ale tylko mam te podwójne. O, wleciałam, dzięki. W ogóle ile ty masz ten, ile ty masz w tym zestawu, bo ja się zastanawiam, czy sobie już z tej nie odblokować. Ja jeszcze piątej nie odblokowałem chyba. Ja nie, mam piątą całą. Nie, mam piątą, no. Znaczy, bo ja mam mało miejsca. Znaczy, bo ja chomik jestem, jeśli chodzi o zbieranie. Boże, ludzie, przestańcie te linki wysyłać, bo to jest straszne. Jasiu, gdybyś mogła. Ja to cały czas pilnuję, spokojnie. Tak nie wysyłajcie linków, bo skończy się tak, że za nie tylko będę dawać bany za linki, bo to już się robi irytujące. Jasu, zapytaj się Elevena, czy mnie lubi, jakby coś jest na jego teściową. No to pozdrawiam. Co? Ty masz teściową? Ej, Seba, serio? Wait, what? Eleven, my oczywiście nie wiemy. Ej, ja właśnie dostałem takiego zonga. Seba. Kim jest ta... Dziążka? Która dziążka? No są dwie. W sumie dziążka jedna, bo jedna ze Śląska, a druga z Polski. Dobra, to inaczej. Która lożka została Elevena? Co? O, patrz, ślimak. Przecież fajnie, ja mam fuck protection. Eleven, znowu przypominam ci, że jest weekend. Dalej tego nie rozumiem i nie chcę tego dalej rozkminiać. Przepraszam, Kitsune. O, serio. Czemu jest tak gorąco? Ile dostałaś prezentów? Jeden. Ja mam dwa. Chcesz jeszcze jeden? Nie. Ale bo otworzę, zobaczę, co dostałem. Nie było jeszcze rozdawane klucze, spokojnie. A no tak, wszystko poszło do siebie. Dobra, trudno. Nieważne. Ja klikłam sobie przypadkowo na hitboxa i mi się wszystko zamknęło. Ta, znaj mój ból. Nie wysyłajcie linków bo, na czat, bo ja tu zawołam mamę kozę i dam wam bana party. O Boże. Ale Zali nie ma, nie wiem gdzie się uciekła Zalia. Zalia świętuje dzisiaj cały tydzień. Zalia ma dziś urodziny, będzie trzepać dwie godziny. Obawiam się, że nie. W końcu ma prawo świętować cały tydzień. O, znowu człowiek grzyb. O, dużej grzyby. Ale ten, bo to jest człowiek grzyb i tu mnie atakują grzyby. Na górze czy na dole? Na górze i znowu umarłam. Ej, czemu ja tak umieram? Serio? Bo się pakujesz w jakieś łajno. Nie, bo umarłam z moją najlepszą zbroją. Tak samo jak z ten, najlepszą bronią. Ja się dziwię. Będziesz mi to wypominać, prawda? Nie. Stwierdzam fakt. Ludzie, nie ma lagu, więc to wasz internet jest do dupy.
napędzane bigosem. Nikt poza mną nie ma internetu z bigosu. To czekaj, Ewan, jak go sfokusuję na sobie, a ty go będziesz bić. O, widzę. Cześć. Ło, we mnie też rzuca nimi. Ej, zaraz dednę. Zaraz zginę. Nie, idź się podlecz. Łaj. I tak moje wszystkie mikstury zaoszczędzone poszły właśnie się grzybić. Ewan, są wakacje, to możesz zrobić więcej live'ów i będzie więcej oglądających, a nie więcej oglądających, nie uciekaj, gdzie mi uciekasz. To więcej subów. A nie! Jezu, jaka tam. Wstawaj i żyj! Chodź tu, czekaj! Łe, kurde! Chodź, musimy obydwoje żyć, bo będzie słabo. Jak zdechniemy, to stracimy to wszystko i będzie ból. Tak. Chatu ratować się po ten. Po bratersku. Po rodzaj. Jest! Spadł! O nie, znowu grzyby. Grzyby. I te grzyby są przestraszne. No tak, żeby mnie potem męczą w koszmarach i nie tylko. Ale... Budzę się potem rano, idę się umyć, patrzę na stopę, a tam grzyb. Ale to... Obawiam się, że on nie jest tak nastawiony pozytywnie jak ten grzyb, który tutaj spadał do życia. O, patrz, boss! O, jeszcze ty. Dobra, niech ci będzie. A-au. Czy tylko ja mam o-o, czy ty też masz o-o? Ja się podleczę i wtedy. Ty się lecz. Ja będę na pierdzielał. Znaczy obawiam się, że na ogólne leczenie to już za późno, ale wiesz. Nie no, leczenie psychiatryczne to już totalnie za późno. Dla nas wszystkich. Tak. Przepraszam, Jasu, ciebie też w to wciągam. Spoko, nie ma problemu. To jest moja jelwyna choroba rodzinna. Jak widać zakaźna, wow. bo Jasu też dostała. Nie, ja akurat dostałam głupotę przy szczerbatku. Hitsune. Co? Podejdź na chwilę. Dostałaś przedmiot, który utknął w ścianie, więc nie mogłem go wziąć. Dlatego ci tylko powiedziałem, żebyś go wzięła sobie, bo i tak. Ha. Mech. Zostałam wykorzystana. Poszło do mnie, czy do ciebie, do mnie? Teściowa wkłada stopy do basenu i krzyczy grzybowa. O Boże! Jakie było! Skąd... No nie chcę wiedzieć chyba. Obawiam się, że niektóre historie mogą być, że tak powiem, wyciągnięte ze swojej rodziny, więc... Chyba nie chcę wiedzieć. No. Gdzie my mamy iść? Znowu do grzybów? O Boże, to czekaj, to wezmę sobie więcej... W koszmarze Elevena 3 muszą być grzyby. A tu ci nie będzie koszmaru Elevena 3. Tak, nie będzie koszmaru Elevena 3. O, faktycznie. Bo by musiały być 3 początki... Nie, 3, 7 początków gry. A ja kiedyś na lewie miałem zrobić jeszcze inne te zakończenia. I się dalej przystawiam. No, ja mam nadzieję. Tyle gier, tak mało czasu! Czekajcie. Wybaczcie. W sumie pamiętasz, w którym momencie zrobiłeś ostatniego save'a? Ostatnie co? Ostatniego save'a w koszmarze. Tuż przed zakończeniem, a co? Przed płomyczkami czy po płomyczkach? Po płomyczkach. Bo jakbyś zrobił przed płomyczkami, to byś mógł zrobić 2 zakończenia za jednym razem. Ej, nie spoileruj! Nie spoileruję! Chociaż w sumie to jest dobra rada, bo tak przychodzić mi do nazwy w ten sam sposób. A. Zakładam, że te decyzje mają duży wpływ na zakończenia. Jak robiłeś teraz to zakończenie, to ci brakło jednej odpowiedzi, żebyś dostał inne zakończenie. Fuck, znowu spotkam tych. Da fuck? Serio? No tak, serio. Jakbyś jedną odpowiedź dał inną, to byś miał inne zakończenie. Hello! Tak, to ci już nie powiem. Co dostałem? To jest słabe. Nie zbanuję się, bo nie mam takiej mocy. Pierwszej. Co to jest? Wygląda jak parasolka. Aha, to jest to.
To z tych dzid. Chcesz to? Nie wiem, jak chcesz. Ja i tak korzystam z tego. Okej, okay, teraz to wezmę do mojej takiej skrzyni, w której jest wszystko. Nie, bo u mnie jest wszystko, to Eleven jednak ma w skrzyni dildo. What? Jakie dildo? Ten miecz, co żeś się śmiał z nim. A, mam dildoska, no. Wygląda jak... Nazwałem go Penetrator. True. Jak chyba 20 rzecz w moim życiu. Chyba 200. Wpierdziel, gnoju. O nie, 13 HP! O nie! Wpierdziel się skończył. To się właśnie... Raczej się zaczął. Uj, znowu coś dostałem. Shroom Hazard! Co to jest? Coś nie fair, tylko co to jest? Eleven, Potter i grzybobranie. Paczaj. Co, ile to bije? Nie mam pojęcia. Czekaj, idę zobaczyć. Znaczy, patrząc z moimi statami, to czekaj. A nie, bo ty... i tak muszę zobaczyć, czy to ty masz bije. Coś z mocy magicznej, czy nie za bardzo? Kurde, mam 3 HP, super. Tak. Zaraz ci powiem, z czego to bije. To bije z... tak, z magicznej. O Jezus, nie ten przycisk. Dobra, to... Ona czuje we mnie grzyby! O Jezu! Co oni piszą w tym czacie? To są dziwne rzeczy. Ja chcę Minecraft. Dobra, to wejdziemy do ruin i wyjdziemy stąd. No i będziemy robić tego giveawaya. Możemy. Jasu, takie dyskretne pytanie. Masz jakiś pomysł na jakie pytanie dać w tym czacie, żeby było kilka odpowiedzi? Takie wiesz... Kurde. Jak masz, to napisz. Napisz lepiej na Skype'ie, ale nie mów. Pomyślę, ale... Słabo z tym pytaniem, to jest najgorsze. Nie wiem, bardziej myślałem, żeby to było coś związanego ogólnie z kanałem i tyle, no nic tak, więcej tak. Poza tym, nie? Chodzi mi, czy bardziej konkretnie pod jakąś grę, czy ogólnie w sensie kanał? Myślę, że ogólnie niż pod jakąś grę. Okej, okay, coś się myśli. Czy można się teraz przyjść do miasta? Można. Znowu ty mi tą broń oddałaś? Nie. Bo ty chciałeś, żebym to schowała. To czekaj, to już ci oddaję. Ale ja ją mam. Którą? A, tego grzyba to tak, ale to. No to nie, dobra, to spoko, to trzymaj. Ale ja się tylko by... No to w drugą. Mech, ja i tak przyrzucam tej broni. Jak chcesz tą, to też ci mogę dać, bo mi jakoś to nie potrzebne. Nie. Trochę gnatów tutaj mam. Także. Ale to ja tu prawie. To ja tu rozmyślam nad szóstą tą przegrodą w skrzynce. Dobrze, że nie w dupie. Przepraszam, cisnęło mi się na usta po prostu jak na gusta. Co? Chciałem lekko. Kurwa! Pierdolisz! Ale dzisiaj to tak pasowało. To było aż, to było przecudowne. I know. Dzisiaj zdanie wkomponowałam po prostu. I know. Dobra, to czekaj. Ja wykupuję, ty wykupujesz? A nie, tego grzyba to ja mam, Element 2016. Wykupuję. Czekaj. Ja mogę też, bo ja mam tego tyle, że... Ty ale zbierasz na szóstą skrzynkę, więc... No dobra, ale czekaj. Nie, ja już mam uzbierane, ale... Ja się zastanawiam tylko nad kupnem, ale ja mam te piloty od kota. Piloty od kota? No, w sensie na to, żeby sobie tam wejść normalnie. Aha, Ion Ticket też mam. To chodź, bo ja już mojego ostatniego właśnie zużywam. W sensie ostatnie wyjście na jednym bilecie. Tak, to co ode mnie chce? To do mnie krzyczy. Nie wziąłem nic, kurwa! Będzie jakaś inna gra dzisiaj. Nie. Okej. Okay. Nie, chyba nie, bo ja też nie będę długo streamował, bo chciałem jeszcze ponagrywać filmy i chciałem trochę żyć. Chciałeś iść spać. Tak. To swoją drogą.
żeby jutro wstać. Jak ja to wszystko zrobię, to ja nie wiem. Szczerbo się boję, że nie wstaniesz. Nie skomentuję. Nie, nie mam kota na pilota, ale mam kota. Bardzo wrednego kota. Nie mam nic na 10 level, a to nie ma nawet co tego wyciągać. Nie, chodźcie tu wszyscy, chodźcie. Okej. Okay. Tutaj można ulepszać sobie broń w jakiś sposób czy coś. Dodawać jakieś efekty. Resist poison to mogę dodać tutaj. Do 5 ich można dodać. I właśnie sobie tak to wszystko zbieram. Póki mogę. Ciekawe, czy to faktycznie działa na to zamrożenie. Nie chcę testować. Kiedyś trzeba będzie. Zdaję sobie z tego sprawę. Okay. No już wszystkie, tak powiem, potakowałam. A ta muzyka to jest zarąbista. Tu prawie wszędzie jest taka zarąbista muzyka. Ogólnie. A, to jest siła, ale siła mi nie jest potrzebna. To nie bije tym. Nie czym, kartem jest. To by było trochę wredne pytanie, Jasu. Wiem, ale bardzo fajne. Tylko, że ta osoba, która mi to podesłała, to by wiedziała. No właśnie. Dlatego można wziąć jakąś inną. Ale wiecie, że to można sobie wytagować, w sensie... Ale wiecie, że i tak będą odpowiedzi kilka różnych, tak? No ale zanim, do wyboru. Zanim oni to znajdą, to już poklikają te osoby, które wiedzą. No to by musiał być jakiś limit czasowy, nie? Tylko, nie wiem, 10 sekund. Nie, to nie mogę, nie można tak 10 sekund, nie, chwila. No to bo... jest coś, czego nie można znaleźć w internecie, w ten sposób. To jest serii ciekawostki o Elevenie. Co? Nie. Ale Szerbatka serii nie można znaleźć w internecie. Ale bez chamstwa. A do 5 tylko można. Nie, ale serio, go nie można znaleźć. Smutek. Dodam sobie chyba bonusową siłę. Monster Drops. Czy ja to gdzieś mam? I co ty? Nie zła, mam. Wcielenie zła. Wait, what? Zostałam wcieleniem zła, mój Boże. Ale co? Lewynek skaczesz bez pasji. Lewynek już ma spację. Mam spację, mam nową klawiaturę. Oni myślą, że to teraz byś żył z tą klawiaturą rozwaloną, lol. No chyba nie. Jutro znowu będzie grzybowa zrobiona z kotów z wczoraj. What? Grzybi strange. Grzyboporno! O mój Boże. My tak się zastanawiam, czy tego pistoleta od piratów będę mogła jakkolwiek wykorzystać. Jego chyba można jakoś ulepszyć, ale nie jestem pewien. No właśnie. To trzeba na Wikipedii sprawdzić. Ej, bo jak nie można i teraz będzie taki dziki fail. O nie. Zasłonić?
uważam, że w ogóle najlepiej być czymś, co... co pije tym siłą i tyle. Śmierdzi grzybem. Ej, zastanawiam się teraz, co Under grzyb, 5 nocy u grzyba, grzyb kraw, doktor Mushroom, co? Ten grzyb. Także się zastanawiam teraz, co z tym pytaniem. Bo chciałem to już mieć za sobą i to ogarnąć, ale... Mocno... Jest jedno pytanie, ale nie wiem, czy wszyscy będą je znać, bo to w sumie... Napisz, raczej po prostu. Ci, co... czekaj, jakby to ująć. Grzyb z Feasting Derby. Boże. Roku grzyb. Grzybobójstwo, Grzyblands. Bez Mushroom z Derby. Wejść do grzyboskini, Boże ludzie! Grzyb Buster. 5 nocy z grzybem, o Boże. Mogłoby być w sumie. Ale, to jest ale... takie pytanie dla ludzi, którzy są. Którzy... Ale no właśnie, to będzie dla ludzi, którzy byli od dawna na. Albo są na grupie, bo ten filmik jest na grupie. No właśnie, ale to bardziej... No, ale to jak będzie takie super łatwe, to wiesz... Ja wiem, to właśnie dlatego się na tym trudzę, że nie było super łatwe. Wybaczcie, ja muszę na chwilę, zaraz wracam. Nie słyszę was. Jej. Lord of Grzyb. To są głupie rzeczy na tym świecie. 50 twarzy grzyba, o Boże! Grzybień 3, dziki grzyb. Ojej. Lord of Grzyb. Nie. Pojrak tchórzliwy grzyb, no nie! Grzyb rozpusty. A tym, co teraz napisałam na Skype'ie, chyba też mało kto wie. Ja nawet nie wiem. Napisz mi. Serio? Odpowiedź. No, napisz mi odpowiedź, bo nie wiem. Jeśli nie ogarniam motywu. Ja bym ci podesłała filmik, ale... Stary, on był na grupie. Ten go posyłał. Lucid. Ale to mi pisz, a nie ten. Ale napisz Kitsune, co dokładnie chodziło z tym, co napisałam na Skype'ie. Ej, serio, ja się czuję teraz... Bo nie pamiętam, z jakiej to gry było. Dokładnie. Dziko czuję, bo ja nie wiem, o co chodzi. Myślę, że... Tak, dokładnie. Jak znajdę Kitsune, to ci ten filmik podeślę. Ej, ja już pamiętam, bo to było z tym... Dobra, to już no. ogarniam. Kim jesteśmy i dokąd zmierzamy? Jestem dzikim lisem i zmierzam... Ej, to jest dobre! Czekajcie, napiszę wam całe pytanie już. Ludzie, ogarnijcie się już z tymi grzybami. I napiszę wam jeszcze... Nie, dobra, niech piszą, spoko. Ratchet & Grzyb, ja pierdzielę, dobra, to mnie rozjebało. Okej. Ale gdzieś tu był w ogóle... Dziki Hojrak i Grzyb, czy coś takiego było? Assassin's Creed, Brother Grzyb. No, fajnie. W ogóle powinno się zacząć pakować. Ja się usłuchać, że ty, ja się nie spakowałem w ogóle. Tak, wiem. Grzesiek, weźmy, zamknij tu drzwi. Zamknij. Lord of Grzybcraft. Ojej, grzybień 3, dziki grzyb.
Dzika pleśni. Dzika pleśni. Mordo w grzyb, dzika pleśni. The Binding of Grzyb. Koszmar grzyb. Megaman grzybap. Pozior grzyb. Tak się zastanawiam, czy to by było w miarę odpowiednie, co wam wysłałem teraz. Nie wiem, tak losowo. Ale nie, bo te ostatnie to się od razu skapną. Faktycznie. Bo to jest takie inne od reszty. No faktycznie, to trochę słabo. No. Nie. Albo dać same tego typu rzeczy, w sensie tak, na przykład... O, no. O, inaczej. Wiecie, że my jesteśmy wredni. Ja wiem. O to chodzi. Wiem. Ja się mogę wytłumaczyć, że to po szczerbatku to nie moje. Ja też tak mogę wytłumaczyć. Ja się z nim wychowałam. Daj pytanie, na którym palcu u stóp masz tego grzyba? O ja pierdzielę, nie, bo nie tego nie mogą wiedzieć. I czy lewa, i czy prawa? Wiesz, kto zgadnie, to zgadnie, nie? Widziałaś, co to wysłałem? Tak, widziałam. Ale dopisz moje, proszę. Zastanawiam się nad tym, ale to by było zbyt złe. Lego w grzyb. Nie. Może być. Aż tak zepsuli mi Lola. Ale to będzie wredne, no. No i dobrze. Ten, kto oglądał i jest od dawna, to będzie wiedzieć, a ten, kto nie oglądał, to no właśnie, to nie wszyscy musieli mnie poznać dawno temu i to jest a właśnie ten ból. A to wrzucał na grupę przecież. No. Poza tym, ten, ktoś mógł się cofnąć w tych. Jak ktoś uważnie śledzi grupę, no to... To widział, a jak kogoś nie ma na grupie, no to ma powód, żeby na tą grupę wejść. Dobra ludzie, to będzie ciężkie pytanie, od razu mówię. Tak, w ogóle dat pytanie, Kitsune, lubisz lisie? Sama jestem lisiem, goddammit. Okej. Czy pisać całe zdanie, czy po prostu jedno słowo jako pytanie? Jedno słowo. Jedno słowo. To będzie jak z tego. Musicie od razu melodia, skojarzyć. Musicie skojarzyć z czym wam się. Ja to chyba nawet kiedyś wspominałem. Z czym wam się kojarzy to słowo? Ja tak. Możesz się wyciszać, pamiętaj. Stop! Źle! Nie wyszło. I to jest ankieta jeszcze. Już wszyscy widzieli. Nic nie widzieli. Żaden nie widział. Ludzie, ogarnijcie się. Zniknęło, to dobrze. Ale fail. Jeszcze do... Wpisałem to jeszcze w złym miejscu. Typowy eleven. Tak. Kliknąłem enter, bo chciałem dać kolejną odpowiedź, a no. Żaden nie wie. Żaden. Czekaj, gdzieś tu było ten obrazek. Ja go znajdę. Nie, tak. Wiedzą. Muszę coś innego. Ale oni nic nie widzą. Wiedzą, Kitsu, za dużo. Ile Eren ma osób na głowie? Codziennie mniej! Jak wytresować grzyba? O Jezu. Nie! Popsuli mi film. Kitsu na Shingeki do grzyb. Boże, jeszcze wyobrażasz sobie, że zamiast tytanów atakują miasto takie grzyby? O kurde! To by było dobre. Levi by się spełnił, musiałby usuwać grzyby. Szczerze, jeszcze nie wiedziałam nigdy tytanów. Nie, o Boże.
Nie, przepraszam, spoiler, ale nie, ja się już dużo naoglądałam o Tytanach, ale mnie po prostu do tego nie ciągnie, a spoilery mnie nie straszą, bo nie mam zamiaru. Dobra. Jakie masz pytanie? Jakie już pytanie ja zmieniłeś? Dlatego nie. Ja dlatego wysłałem wam jeszcze screena, żebyście sprawdzili, czy wszystko dobrze napisałem, bo ja pod wpływem emocji mogłem walnąć sporą gafę. Nie dopisałeś mojego! Kurwa, dobra! Niech będzie. Ale to będą wiedzieli, że to ostatnie... to muszę zamienić miejscami. Czekaj, a tu gdzieś był link. Ja go znajdę. Mam go. Pa. Za chwilę, bo sobie muszę otworzyć okno, bo zaraz zdechnę. Dobra. Co muszą czuć ci, którzy wymyślają pytania do milionerów lub jeden z 10? Jestem? Kitsune, nie dodaję więcej. Nie. Starczy. Ale... Dobra, to zamienię to twoje ostatnie z tym, co teraz napisałaś pierwsze, okej? Okej. Dobra. Poszła? Więc zaraz idzie ankieta i od razu mówię, że ankieta jest tylko dla obserwujących, więc... No ja może wyłączymy na chwilę czat, żeby nie było spamu i żeby ludzie nie wysłali odpowiedzi tak dalej. Przez pół minuty opowiadania. Tak, więc 2 minuty przerwy dla czatu. Dobra, to leci. Mogę też odpowiedzieć? Może lepiej nie, bo jak trafi was, to będzie smutno. No, to dostaniemy klucze. Ale to czekaj, to odpowiem źle. Ja wezmę to. Ja odpowiem źle specjalnie. Działasz to swoje? Nie. Dobra, to poczekamy, macie czas. Ankieta będzie przez półtorej minuty, przez 2 minuty ewentualnie. Znaczy na razie pół minuty już jest. Znaczy to jest to moje, tylko to, co napisałam wcześniej. Wyświetla się na tym tutaj... Na czacie. Ale nie, patrzę. Kurde, ale większość się tak nie... odpowiada źle. Po co to mówisz? Albo ludzie i tak nie wiedzą, bo nie ale widzą to, tego. Ale Eleven, oni zobaczą to dopiero jak zagłosują. Tak, my to tylko widzimy na tym, na dashboardzie. Nie, ja tego nie widzę. Bo ty nie jesteś na dashboardzie. Bo jesteś na czacie samym. Wysłałem ci link do dashboardu dlatego. No momentu, bo ja nie ogarniam. Dobra. To jest dziwna pytanie sytuacja dla mnie. Powinna wyskoczyć tak jak wyskakują wam zawsze te... Jeżeli wyskakuje, odświeżcie stronę. Tak. Ludzie, nie pytajcie się mnie coś prawdziwą odpowiedzią, bo wam nie powiem. Cheaterzy! Właśnie. Czekaj, gdzie to jest? No, jeszcze 23 sekundy. LOL! Głosujcie na cokolwiek, co wam wpadnie teraz do głowy, bo macie 15 sekund. Ej, teraz tak patrzę. Ej, serio, większość głosuje źle. No. Ej, nawet się na moje nabrać! O, ile parów. Okej, o 2 minuty, 2 minuty minęły. Ej, ale teraz patrzę, że dodałeś kaszaki i miałam taką otę za chwilę. Wy tam nic nie klikajcie. Dobra, możecie włączyć czas z powrotem. Dobra, już się robi. Okej, już włączyłem. Dobra. Kto wygrał? Ludzie, naprawdę głosowaliście na ogórka? Czemu głosowaliście na ogórka? Chcę wiedzieć, czym się kierowaliście, bo ja naprawdę nie wiem. I głosowali na moją parówę i na kaktusa. Aj, ma kaktus. Teraz prawidłową odpowiedzią był Bigos.
bo to nawiązywało do mojego starego filmu, bardzo starego filmu. A ja czekaj, ja to poszukam i może im to wrzucę. Ja su wam wyślę teraz linka do tego filmu. To jest rak i w ogóle wszystko, ale to... większość ludzi mnie z tego też kojarzy. To jest takie sentymentalne. Dla mnie sentymentalne. Czemu ogórek? Ja... głową na lekcji religii. I proszę mnie, kurde, tutaj nie ten. Czemu ogórek? Ja rozumiem, że ktoś mógł o serku pomyśleć, jak aktuj się, bo o tym dużo mówiłem, ale... Eleven. Ogórek? Eleven. Może im się dobrze kojarzy. Dobrze. O, to ja to teraz wpisałem w ankietę. To ja to wpisałem w ankietę. Teraz powinien być Lenny wejść. Dobrze, to teraz będziemy wybierać zwycięzców. Jest. Pięciu. Nie mam tego na YouTubie, ale jest na CDA. Zaraz zobaczę, czy to jest to. Okej. Okay. Znalazłam! O, macie ludzie tego raka. Dobrze, wylosowałem zwycięzców. Więc to była prawidłowa odpowiedź. Ja to sobie zapiszę. Chwila, gdzie to jest? Prześlij, okej. Okay. Żeby nie było wątpliwości, pięciu wybrałem. Pięciu, dobrze. Ja sobie teraz obejrzę. Zaraz jeszcze ten screen muszę wam podesłać. Cholera, gdzie to jest? Wiecie co, ja wam tego linkacza wstawię tutaj w wiadomość przypiętą, żeby każdy sobie mógł w to wejść, a nie żeby, a że się potem po prostu straci. Możesz stać mi na Skype'a, bo ja sobie to potem jeszcze raz obejrzę, bo to było piękne. Macie tam wiadomości u góry, wam teraz powinno się wyskoczyć link do tego, a ty masz kitkunę tu. Łap. Jej! I teraz kto nie wie, o co chodzi z Andrzejem? Niech sobie zobaczy. Także te osoby wygrały. Wstawiam zdjęcie. Zapałam. Wybierane losowo przez hitboxa. Gratulacje! Bardoger, tak? Następnym razem postaram się giveaway zorganizować w inny sposób, żeby nie było tak samo. Cóż, nie wiedziałem, jak to inaczej zorganizować. No, także dobrze. Te osoby możecie się po live spodziewać, że na maila coś dostaniecie. Jeżeli coś by było nie tak, to możecie do mnie napisać, a wasze maile tutaj mam. I to są te maile, które podawaliście na hitboxie, nie inne. Tyle mówię. Bo innych tutaj mi nie pokazuje. Może ja od razu te maile sobie zgarnę, bo trochę żal będzie, jak je zgubię. Czekajcie. No dobra, to szybko, patrzcie, klać. Czekaj, muszę sobie zapisać. Bo jak je zgubię, to będzie słabo. Fuck. Wow. Zobaczcie, mamy... Dobra, to ja zrobię chwilę przerwy po prostu i to ogarnę. Dobra? Przerwa, tak streama? Trochę na tym. Tak, znaczy się nie, ja po prostu na streamie robię chwilę przerwy. Czy coś. Dobra, to zaraz wracamy. 5 minut, 10 ewentualnie. Nie znowu mi palą pod domem, a na omiglach jak siedziałem to palili to sporo. Mam tyle much na suficie obok lampy. O Boże. No ty jeszcze sobie na tym widzisz, no ale trudno. Przeżyjemy. Ale widzę. Dobra. No teraz tak, co dalej? To jest bardzo ważny... No nie wiem, w tej grze za dużo robić nie można, tylko expić. O, mogę sobie kupić więcej tych, dobra. Możemy iść na normalne poziomy, tylko dalej. Można. To jest pomysł. Mhm. Bo nie widzieli kiedyś... dalszych poziomów chyba. Ale my też nie widzieliśmy tych dalszych. Tych lawowych. No. Ale te lawowe to już są, wiesz, overpowered. Wiem. Co, chcesz się tam przejść? Przypomniał mi się mem, otworzył okno, by wypuścić komara, wpuścił 10 komarów, 2 ćmy i 3 świadków Jehowych. Coś w tym jest. W sumie wyłączę czat jedynie dla subskrybentów, bo w sumie wróciliśmy i nie zauważyłem tego.
Co mówi Elwen, gdy wchodzi wieczorem do wanny? Pora umyć grzybki. Jezu! Ledwo czat włączyłem, a już sucharami sypią. Się cieszę, że umyć grzyby, a nie no, grzybową robić. Takie wiesz, coś w stylu. Co mówi Elwen, gdy ściąga skarpetki? O, trzeba grzybową zrobić, bo się nachowodowało. Teraz będą same żarty o grzybach w moją stronę, dzięki. Kocham was wszystkich. Lewen, ja ciebie też. To oj, ktoś odpisał, chwila, to muszę sprawdzić, bo to jest ważne. Tak, to jest bardzo istotne, ludzie, więc... Ja się w tym czasie zajmę czatem. Jest. Gos jest. Czy rozmowy z Omigle będą na Ety? Nie, bo to nie było nagrywane. Było, ale nie wiem, czy coś z tego zmontuję. Było? Jeszcze mi przed chwilą mówiłeś, że nie, bo nie wiesz, czy ludzie się na to zgadzają. Ja nie wiem, czy wrzucę, ale... You fucking what? Co? Co się stało? Przepraszam na chwilę. Tylko czarny grzyby, what? Chwila, już naprawiam ostatnią rzecz i... Ja sobie czat czytam. Przyszłość to grzyby. Wróciłam. Okej. Okay. Hejo. Ewen puka grzyba. Ojej. Aż dycham. Wszyscy zdychamy, ale jak coś to jesteśmy już na live, więc... Tak, wiem, zauważyłam. I nie zapisała mi się receptura na dużą płotkę. A nie, bo ja jej nie robiłam, bo ty mi w końcu dałeś. Okej, dobra, naprawiłem. Jej! Czemu się ścina? Nie, u mnie wszystko działa dobrze, nie mów, że się ścina. U mnie też działa. Może u mnie. Może dobrze. Ja mam problemy. Póki Skype działa, jest dobrze. Ja sobie odświeżam, może tego lejewa. Ja nie pamiętam, jaka pojęcia. Okej, okay, to już wróciłem, w pełni jest normalnie. Kryzys zażegnany. Jej! Chyba. Chyba. Ej, ale to teraz muszę Gmaila wyłączyć, bo będzie plump co chwilę. Yep. No plump, plump, plump. Okej, okay, o. Ja potem podpisuję już na te wiadomości. Jak ktoś ogląda tego lejewa i ten... No hej, przemysłań, dobra. To na lodowcową może niekoniecznie, ale na to możemy iść. Ja bym poszedł na lodowcową, z lodowcowej na tą ostrą, tą piekielną. O Boże, no dobra, ale masz podki na 5 albo na 12? Tak, tylko 3. O Jezus. Wiesz co, czekaj, zobaczę ile mogę zrobić, bo nie wiem w sumie z czego się robi. Powiedz mi, z czego to jeszcze ci podam. Mam tego dużo. Nie mam pojęcia, szczerze. Zobacz, zaraz ci powiem z czego. Czekaj. A nie, to. To jest ten stół. Mario, mam tylko na 5. I to są te spicy seeds, te takie serca jakby brązowe. O nie. Są te główne takie, czy coś. Takie... Cheating fragment, takie główienka. Jak te kamienie Shankary z Indiana Jonesa. No bo ja Indiana Jonesa ogarniałam. Kurwa, no nie, Indiana Jonesa nie oglądaj. No takie głazy brązowe przechylone. A to no. I niebieskie robaki. Guestbook. A w jakiej to idzie o kolejności? Tak jak ci powiedziałem, to serce brązowe, okay. Przechylony brązowy kamień i robal. Okej.
Mam tych potionów 46. Aha, bo to trzeba ciągle klikać. Nie, dobra, to wejdę w przepis, po prostu przepisem to kliknę. No. Dobra, ja mam idealnie 11. Przypadek? Tak sądzę. Jest. Dobra. Przy czarownicy jest teraz piżarnia. Dobra, to w sumie możemy zacząć od tego, bo tego jeszcze nie widzieli, bo od tego i tak potem jest tylko dalej lodowy. Dobra, okej. Okay. I tak lodowy zobaczą. Dobra, to tak robimy. No to ostatni run, że tak powiem, może nam się uda nie zginąć i kończymy live'a. Co to tak burczy? Czy to jest normalne, że tutaj tak się dzieje? O, patrzcie, są ten... Ludzie dziwne. Oj, czemu mnie biją? O nie, idzie już ten duszek, Eleven. To uciekajmy przed nim. Bo tutaj jest taki duszek, który idzie za nami od początku mapy. Jest niewidzialny, widzicie, tu go ledwo widać po lewej. I on nas zaraz zeżre, na razie go nie możemy nawet zbić. Czemu mi life nie działa? Ale strasznie mocno bije tak ogólnie, nawet jak jest duszkiem. O, teraz może atakować, czekaj. O, biegnie do mnie. Oj, on jest tutaj! Oj. O, jesteśmy przy wyjściu. Jesteśmy przy wyjściu, nice. Tak. Dobra, on nie jest. To było szybkie. Jest. To się jeszcze na dół. Dobra. Co to jest się rozejrzymy. Moim internetem, no kurde. Chyba, że na was nie popatrzę. Ojej, czemu? Mówił ci posłuszeństwa. No to wychodzi. To jest coś, co Eleven zostawia mi, bo ja to kocham, czyli skrzynki. Jest, dokładnie. Oj, nie bij. Jakbyście się ciekawili, dlaczego on to zostawia. Jest. Ale też plan. Czasami otwieram. Ui. Gincie. Właśnie, Eleven, widziałeś to, co miałeś wczoraj zobaczyć? Jeszcze nie widziałem i to też mam dzisiaj przed sobą, bo wczoraj jeszcze kaszlałem jak posrany. Dobrze. Także mnie czeka dzisiaj trochę szoku. Ale przed chwilą gdzieś tu leciało pytanie. Grzyb Z, no nie! Co w ogóle? To było szybkie, powiedział Eleven do Kitsune. Nie, ale nie. Przed chwilą gdzieś było pytanie, kim jest Kitsune. Może no Kitsune to jest lis. Ale chodź do wyjścia! Ale to było bardziej pytanie chyba od strony Elevena. Miało zostać powiedziane. Ale ja mówiłem, że Kitsune ładnie rysuje, ma fanpage'a i ma kanał na YouTube, na który powinniście wejść. Ale ty nie jesteś przedstawienie, kim ja jestem. Od twojej ten. W sensie, I'm just przyjaciel. Chcesz przyjaciółka bardziej. Przyjaciel, przyjaciółka, ukośnik, ta co was banuje na czacie. Jezu. Jest dostępna zresztą teraz na czacie, możecie zobaczyć koni, taki piorun. Jak zobaczycie, wejdziecie w listę osób, która tam jest. Jestem Potterem! Wszyscy nie, jesteśmy Boże. Potterami. Jasu, nie daj się na to nabrać. Nie daj się na to nabrać. Co? Ja ci potem wyjaśnię, ale nie wiem, czy ty w ogóle chcesz o tym nie. wiedzieć. Ja chcę. To będzie moja zła tajemnica. Skąd pomysł na Jasu? Może ja lepiej nie powiem, bo to było powstać. Nie, śmiało. Bo taki centrum w LoLu jest Jasu. Nie jestem powiązana z LoLem, nie będę powiązana z LoLem. Dobrze, dobrze! Tak trzymaj. Nie lubię LoLa, nie polubię. Ale we mnie nie lubi, bo ja gram w LoLa. Nie, po prostu ja zrobię kiedyś o tym film, jak się czują ludzie przy znajomych, którzy grają w LoLa. Dosłownie, tak. Zrobię o tym film. Ale przecież to ja to znam bardzo dobrze. Jasu przy Szczerbatku i Wiśni, którzy cały czas napierdzielają o LoLu, a ja nie mam pojęcia, o co chodzi. Spoko, ja przy Lucidzie i Kitsune. Tak. Ej, ale my z tobą gadamy normalnie. Pojęcie względne. Teraz się poczułam źle. Nie musisz, to dotyka wszystkich, którzy grają w LoLa. To nie jest twoja wina. To jest wina LoLa. Ale ja się nawet źle. nie mam wam tego za złe, tobie i Luskowi. Trust me. No nie, tylko jest takie, no bo wy nie gadacie ze mną. Nie, naprawdę. A
Jak zrobię ten film, to ogarniesz, o co chodzi. Czuję się teraz źle z tym. Kiedyś próbowałam ogarnąć LOL'a, nie ogarnęłam, stwierdziłam, że to pierdziele. Ludzie mnie nagabywali, żebym zagrał w LOL'a. Zagraj w LOL'a. Ściągnąłem po pół roku tego LOL'a, zainstalowałem, przeleżał 3 miesiące na dysku, wyjebałem do śmieci, nawet go nie włączyłem. Tak. Także to jest moja historia z LOL'em i nie zamierzam jej rozszerzać. Ale jak nawet nie włączyłeś, to skąd możesz wiedzieć, że tam? Oglądałem zbyt wiele streamów, zbyt wiele o tym słyszałem, zbyt bardzo tym żygam. Yes. Czemu tu wcześniej nie przeszliśmy? Tutaj tyle ekspa leci. No przecież przychodziliśmy tu. Ale rzadko tak coś przechodziliśmy. No proszę, się upar na inne poziomy, no to co ja miałem zrobić? Czy ja wiem? Omijałem tylko ruiny. A nie było nic po drodze, a nie zobaczyliśmy tego, znaczy nie chodziliśmy tędy portalem jeszcze. Już napisał, moja babcia gra w LOL'a, what? What? Idziemy tutaj? Dobra. Tam jeszcze nie boję byliśmy. Się. Tak, tutaj jeszcze nie byliśmy. Nie, Szczerbuś, cześć Szczerbuś. Szybatek! Nie wołajcie go, bo zniknie. Szybatek chodzi na live'a, tyle atencji. Mówiłam, zaraz zniknie. Cześć! Layers of Grzyb, ja pierdzielę. Oni teraz idą na kanał, patrzą jakie serie prowadziłem i będą do tego grzyby dodawać. The Banning of Grzyby, lol. Było nawet, no. Nie było, The Grzybing of Grzyb. The Grzybing, myślałem, że to już The Grzybing of Isaac chociaż. Jaka muzyka tutaj jest. No. Ej, ale tutaj nie ma uśmiechających się kamieni. Makapaka? Musisz się leczyć jeszcze? Czymś? Nie. Czy? Life is grzyb. Mi już nic nie pomoże, Eleven, proszę. Life is grzyb, kocham. Zmarnowałem potiona na manę, jestem geniuszem. I am ten grzyb. I am grzyb. Taką grę powinni zrobić. Dobra, teraz max skupienie, jakby co spier... Ej, uciekamy do tego. Uciekamy do portali. Kitsune, pamiętaj, Kitsune, pamiętaj, one słodko wyglądają, mogą nam taki wpierdol zafundować, że będziemy srać do końca naszych dni. Tak, bo to jest jakiś gościu. Kredyty nam dał. Okej, to wszystko nas może podpalić, więc to nie jest nic... O, cześć. Cześć, czym ty jesteś? O, szybko padło. To jest chyba coś podobnego, jak jest, nie wiem... Tu jest mniej źle niż myślałem. Tak. Ale czekaj, bo wykraczy, bo coś tam warczy. O Jezu! Smog ognisty! Czerwoś? Ej, serio, mnie podpalił! Uciekaj do wyjścia! Bo zginiemy! W pizdu! Czemu ja tego nie widzę? Ej, bo ja zginę w tym portalu! Idź do wyjścia, szybko! Padłam przy tym. Kitsune? Wstań! Wstań! Czekaj! A mam 9 życia! Jak ja mam to zrobić? Zginął! Zjebaliśmy, czekaj, ja go odsunę stąd. Ale fajne. Nie, czekaj, ja się odsunę i chcesz piszesz Szczerbuś do latyncy, ale... Szczerbatek przyszedł na live i pojawił się smok, przypadek? Ej, ja mam regenerację! My się będzie leczyć powoli! Czekaj, bo ja go odsuwam, żebyś się tu mógł doleczyć. Kitsune... Ja już płonę na 950%. O mój Boże, to nie może być dobrze. Ej, no nie, ten wielki Szczerbatek nadal siedzi przy tobie. Dlatego mówię ci, chodź w moją stronę. Będę musiał znaleźć moment, kiedy będę miał w miarę dużo zdrowia, wyjdę, odratuję cię i uciekamy od razu. Ale mam ponad 1000 tego. To potem sobie przeleżysz i cię ocalę, jak już będziesz miała, wiesz. Zawsze jest nas dwóch, nie zginiesz tak po prostu, będzie dobrze, tylko... Ej, ale to jest dobrze, że ja tą regenerację sobie dałem do czegoś, Jezu. I to jest tęczowy portal, lol. Byśmy właśnie wdupili całe... Ja wbiłem do tego ostatniego. Wiem, nie zmieniamy już. Dochodzę tutaj do tego portalu.
ale byśmy wdupili wszystkie itemy. No pięknie. I tak chamsko padłam przy portalu. O Boże. Ej, ale ty się jeszcze w to... Kto wezwał smoka? Kto to zrobił? Przepraszam. Szczerbusić sobie. Nie! Grzyb Space. Nie, sorry, nawet to mi nie poprawi. Dobra, poprawiam mi humor. Ej, ale bo ja tutaj tak sobie leżę i płonę na 3000. Ja wiem, bo to jest coraz gorzej. To cię nie zabije chyba. No nie, Szczerbatek, nie idź! Ej, no nie! Szczerbuś! Też cię kochamy. Cię kochamy. Ja muszę poczekać, aż będę miał full zdrowia, bo wyjdę, oni mnie też podpalą na nie wiadomo ile. Ej, Szczerbuś! Dobra, Kitsune, będę zaraz próbował. Jak tylko jak cię odratuję, zaraz klikaj W. Szczergrzybuś. Czy oni zdają po 208... A to ty dostajesz po 208 obrażeń? Nie, ja już mam ponad 5000. Czy musimy poczekać, aż oni się na chwilę odsuną gdzieś trochę dalej. Minimalnie chociaż. Teraz, dawaj! A, nie mogę wyjść. Jest! Wow! Ej, mogę wstać od razu. Wstań, nie, proszę. O, oh, aleluja. Jest! Ej, to było dobre. Teraz nie dolecz, proszę. Koniec grania na dzisiaj! Koniec! To jest hałtu, Szczerbuś próbował pozbyć się siostry. Nie wiesz. On się chciał pozbyć mnie, bo mnie nie lubi. Nie wiesz. Pamiętaj, że jestem... Nie, no dobra, nie będę, bo się obrazi później. Nie, spokojnie, Szczerbatek. Gdzie jest Szczerbuś? Tak, ta muzyka. Ale gdzie jest Szczerbuś? Dobrze, że koniec, bo jutro nie wstaniesz. Ale właśnie koniec, to jest koniec tylko live'a! Jest. O, dostałam coś. Już zabiłam. Okej, okay, także my będziemy live'a kończyć, bo emocje na sam koniec były, starczy. Ja myślałam, że będę tu płonąć przez te 5000 tych. Aj no, łapaj. To mam... Dzielimy się po połowie. Ale to czekaj, to ja mam to podzielić tam? Nie, dawaj, bierz, ja ci dam połowę. A, ale to ja mam ci dać moją? Nie, żryj! Przepraszam. Żryj, Boże, w ogóle, jakie miłe. Dobra, wychodzimy stąd. Czekaj, Boże. Masz maila ode mnie, zaraz sprawdzę. O mój... Jaki ząg przeżyłem w ogóle. Ej, co to było? Szczerbuś. Dobrze, że w ogóle dobiegłaś pod te portale, bo inaczej to była tragedia. Przybyłem, zobaczyłem. Wini, wini, chuj. O kur... Nie, Ewen, ty musisz ten fragment, ten epicki fragment ten, przynajmniej wyciąć i wstać. Chyba ten stream będzie na YouTubie, coś tak czuję. To było za dobre. To naprawdę było dobre. Ale bym mnie uratował, a wy. Ja pierdolę moje serce. Dobra, kończymy live'a, koniec tego dobrego, idę odpocząć, może coś zjeść, bo wypadało i nagrywać filmy i spać. Także mnie czeka dzisiaj jeszcze jeden szok, ale to wy się dowiecie potem. Yes. Dziękuję za live'a, tak. Mam nadzieję, że wam się podobało. Tak. Ja chcę się podzielić, do widzenia. Miłego... Dobranoc. Miłego weekendu. I udanych wakacji. Tak, udanych wakacji, bo wakacje się zaczęły oficjalnie, a nieoficjalnie to ktoś mówi cały czas. To ja powiem, że miłych wakacji, ale pamiętajcie, już Maty, że za 2 miesiące koniec. Kto ma koniec, ten ma koniec. Kto ma koniec, ten ma koniec. Ojej. A gdzie chcesz pracować? Gdziekolwiek. W McDonaldzie.
Nie, no bez przesady. Knock, knock, knocking on McDonald's door. Póki co czekam na wyniki z egzaminu. Dobrze, to powodzenia. Czy coś z tych wyników. No, to żegnam się jeszcze raz, bo nie skończyłem to gadać w końcu. Pa, pa! Tak, pa, pa wszystkim! Ja.